No, you don't. Cześć, witajcie w programie Stare Zdjęcia Gwiazd. Dzisiaj mimo jesiennej aury w naszym studiu pogodnie i słonecznie, a to za sprawą gościa, który zasiadł na gorącym krześle, czyli Dorota Gardzia. Dzień dobry. Dzień dobry, jak miło mnie zapowiedziałeś. Dzięki. No słuchaj, taki promyczek słońca, mam nadzieję, że będziesz dla nas dzisiaj. No mam nadzieję, postaram się. Ale zanim przejdziemy do głównego dania, czyli oglądania tych starych zdjęć, to powiedz, jaki ty masz do tego stosunek? Bo pamiętam, miałeś kiedyś stronę internetową i tam było sporo twoich archiwalnych fotek, ale pytanie, czy była taka selekcja tych lepszych, czy... Nie, ja wiesz co, ja w ogóle mam straszny luz, jeśli chodzi o ubieranie się. Ubieram się zazwyczaj sama, chociaż oczywiście jak występuję na wizji, to staram się korzystać z porad naszych stylistek, ale generalnie nie przywiązuję do tego jakiejś szczególnej wagi. To nie jest tak, że stoję w sklepie, wybieram, kombinuję. Ubrania to nie jest moja... Może mocna strona to nie jest dobre słowo, ale to nie jest ta część mojego życia, ubieranie się, która gdzieś tam zajmuje mi dużo czasu. Po prostu biorę, co wisi. A dystans mam, zwłaszcza do starych zdjęć, ponieważ moda się zmienia na wszystko. Na fryzury, na makijaże. Kiedyś były modne, pamiętam, jak chodziłam do liceum, takie... cienie perłowe. I panie nauczycielki były tak na biało-niebiesko wymalowane. No takie były czasy. Każdy musiał przejść przez te trendy. Oczywiście, że tak. O czym się przekonamy, oglądając te zdjęcia? No myślę, że nie ma co zwlekać. Nie mogę się doczekać. Poprosimy fotkę numer jeden. Okej. Och! To są wybory Miss Studentek Lublina. Tak, obcięłam wtedy włosy na bardzo krótko i występowałam właśnie w tych wyborach i udało mi się wygrać. No fryzura bardzo specyficzna. Wszystkie włosy były potapirowane. Kiedyś... A taka trochę Edyta Górniak tutaj. A wiesz co, wtedy wszyscy mi mówili, że jestem podobna do Edyty Górniak. Oczywiście byłam bardzo z tego zadowolona, ponieważ byłam jej wielką fanką, jak rozpoczynała swoją karierę. No właśnie i te brwi bardzo wydepilowane, tak, bardzo cieniutkie. No właśnie wtedy były takie trendy. Teraz brwi są podkreślane grubą kreską, ciemną, a wtedy były modne takie cieniutkie. No i ten uśmiech od ucha do ucha, no. No ja tak, chyba taka byłam bardziej pulchniutka, taka co nie? Puczka. No ale taka, może dlatego, że wiesz, tak nastolatka w końcu. No w sumie tak. Jak to było z tymi konkursami Miss? Sama się na to zgłaszałaś? Ktoś cię wypychał i mówił, Dorota, idź, jest szansa, żeby wygrać? Jak to wyglądało? Na początku to byłam zapraszana po prostu. Mhm. Najpierw ze szkoły poproszono mnie, żebym reprezentowała nasze liceum imienia Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. To były wybory Miss Nastolatek właśnie w Tomaszowie. Tak tam postanowiłam wziąć w tym udział, reprezentować szkołę, no i wygrałam. A jak tam wygrałam, to potem poproszono mnie, żebym wzięła udział w jakiejś Miss Zamojszczyzny, czy potem Miss Lata, no tak, Miss, jak to powiedział kiedyś Majewski, Miss Wszystkich Alergików, czyli Miss Roztocza, bo ja mieszkam na Roztoczu, mieszkałam. I tak to się potem jakoś samo kręciło, jakby nigdy o to nie zabiegałam, aczkolwiek uważam, że to była fajna przygoda. Kiedyś mi to bardzo przeszkadzało, ponieważ patrzono na mnie przez pryzmat właśnie tych szarf, tych diademów. Natomiast teraz, jak sobie o tym myślę, to uważam, że to było bardzo fajne doświadczenie, które dało mi też takie obycie na scenie. W pracy w telewizji też bardzo się przydało, ponieważ nie można się odwracać do kamery tyłem, przed publicznością również. Nie, także dobrze to wspominam. A oprócz startowania w wyborach Miss różnorakich, też Miss Roztocza i alergików. Nawet Miss Chmielaków. I to jest ciekawe, powiem ci, wtedy musiałam wypić, jak wygrałam, musiałam wypić 2 litry piwa z takiego wielkiego kufla. No i wiesz, jak wchodziłam na scenę, było wszystko okej. Okay. A potem 19-letnia dziewczyna, jak schodziła po 2 litrach piwa, no to było ciężko. Dobrze, a masz, że byli... gdzieś te wszystkie szarfy i odznaczenia? Oczywiście, no oczywiście, właśnie. Proszę pana, mam taki stos gazet, właściwie nie ja, tylko moja mama, która to wszystko zbiera, chomikuje, te wszystkie szarfy są pięknie zwinięte w rulonik, diademy wszystkie poukładane, są na strychu w pudełeczku. No myślę, że już mogę pokazać to wszystko mojej córce, ona teraz ma etap księżniczkowy, więc myślę, że diademy się przydadzą. To będziesz idolką? W jej oczach, mama księżniczka, słuchaj. Wolałabym być idolką, jeśli chodzi o inne tematy, tak. Dobra, to lecimy dalej. Kolejne zdjęcie. To zdjęcie pojawia się, jeżeli wpisze się w wyszukiwarkę, Dorota Gardzia z młodości. O matko. Trochę odważne, nie wiem, czy się nie obrazić za tą fotkę, ale no, dobra. Poprosimy. Boję się.
No nie, nie obrażę się, ponieważ to była sesja zdjęciowa, już byłam na studiach, jakiejś projektantki, dla jakiejś projektantki z Lublina właśnie, która miała takie odważne kreacje. Futurystyczne. Zresztą wnętrze na tamte czasy też było bardzo futurystyczne. Pamiętam, że jak też w Lublinie, pamiętam jak weszłam do środka, to byłam zachwycona tym szkłem, tym metalem połączonym. Zobacz, to wszystko jest w trendach, jeśli chodzi o... Takie milenium. Jeśli chodzi o architekturę i o wnętrza. Natomiast no fajny czas, ponieważ ja wtedy dużo pracowałam właśnie jako fotomodelka i w Lublinie i w Łodzi, bardzo dużo zleceń stamtąd miałam. No i to był taki moment, kiedy też robiłam takie zdjęcia. A kiedy był taki moment, kiedy uznałaś, że taki właśnie fotomodeling, zdjęcia, to nie jest jakby wszystko, czego chcesz i trzeba iść dalej? Wiesz co, ja pracowałam jako modelka, fotomodelka po to, żeby zarabiać kasę. Mhm. To był świetny sposób na zarobienie pieniędzy, a ja wtedy byłam studentką, moi rodzice mieszkali w Tomaszowie, pamiętam, zwolnili ich wtedy z roboty, więc to, czy będę studiowała, czy nie, naprawdę wisiało na włosku ze względów finansowych, więc to była świetna na ten moment w świetny sposób zarobienia kasy i korzystałam z tego. Tak. A jakich jeszcze prac się imałaś? No najważniejsza moja praca to oczywiście śpiewałam w zespole i to bardzo długo. Zaczynałam jak chodziłam do 8 klasy szkoły podstawowej, wciągnął mnie z kolei w ten biznes, show biznes regionalny mój tata. Miał swój zespół, z którym grali na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, weselach, studniówkach, jakichś takich, wiesz, festynach z okazji Dni Tomaszowa, Dni Warszawy, Dni Zamościa. Tak, ja właśnie z tym zespołem śpiewałam piosenki polskie, zagraniczne, covery oczywiście. I no, było fajnie, też dobrze to wspominam, ponieważ mnie to nauczyło, wiesz, szacunku do pieniądza. Pracowałam przecież, często te wesela trwały gdzieś tam do trzeciej, czwartej nad ranem, potem musiałam wrócić do domu, odespać, przygotować się do lekcji w poniedziałek. Także tak, to był dobry sposób na zarobienie kasy. A miałaś jakiś taki swój popisowy numer, jakąś piosenkę, nie wiem, układ taki taneczny? No bo wiesz, na weselach to jednak trzeba dać show, nie można stać po prostu i to wiesz sobie odśpiewać. Wiesz co, ja generalnie jestem bardzo spontaniczna i lubię tańczyć, więc ja tam na tej scenie tupałam nóżką, podskakiwałam, a jeszcze jak ludzie, dla których śpiewaliśmy, dobrze się bawili, no to ja się bawiłam fantastycznie z nimi. Czy był jakiś taki numer, który najbardziej lubiłam? Jeśli chodzi o weselny, wiesz co, no jeśli chodzi o weselny, to Windą do nieba. No hello, no tak. No, musiało to być, są tak, więc tak. Ale jeszcze Kasi Sobczyk, Mały Książę. O, kolejne zdjęcie, przełom już chyba w twojej karierze, można śmiało tak powiedzieć, czyli praca w TVN. No, taka niepozorna dziewczyna na tym zdjęciu, zaraz zobaczymy. O matko, wow, niepozorna dziewczyna. Słuchaj, ja nie pamiętam tej bluzki, wiesz? Ja nie pamiętam tej bluzki. O matko, to jest straszne, naprawdę straszne. No, myślę, że tak, wiesz, jakaś wiosenna tutaj prognoza musiała być grana na pewno. No, Jezus, o Jezus, strasznie mi się na to patrzy. No cóż, chciałbyś, żebym to skomentowała. No, pewnie chciałam się wyróżniać. Bo no ewidentnie, kolory tutaj ewidentnie wskazują. Kolory, tak. Wiesz co, niestety miałam taki etap, że stawiałam na kolory, na to, żeby gdzieś tam być bardziej chyba wyraźną. Ale też pamiętam, że to były takie czasy, kiedy nagle pojawiły się sieciówki w Polsce i faktycznie tych kolorów było tak dużo, że to było bardzo modne. No i ta bransoletka w ogóle. Hit i ten pasek. Wow. A to jest taka stylowa wtedy popularna właśnie, bo to pewnie były dzwony, nie mamy tutaj tak, dołu, tak. Ale na bank. Ale jak te pierwsze takie chwile w TVN wspominasz? No bo to była taka telewizja, marzenie wówczas. Tak, to jest to, co są fajne wspomnienia i fajne doświadczenia, ponieważ pamiętam, że jak przyszłam na pierwszy dyżur, a jeszcze wtedy te dyżury były łączone, więc była też inna prezenterka razem ze mną, już pracująca kilka lat. I pamiętam ten obrazek. Piękna szpilka, taka klasyczna. Na biurku puder Chanel, jakaś tam pomadka, tak, i pięknie właśnie ubrana, wystylizowana gwiazda. Ja jak stanęłam, spojrzałam wiesz na swoje buty, jakieś w ogóle
brązowe, pamiętam. Nie markowe. Brązowe, bez takiego klasycznego czubka. Zawstydziłam się sama przed sobą, ale po pierwszej pensji wyruszyłam w miasto i odświeżyłam garderobę. Na kolejnej fotce, w takiej sytuacji, myślę, niezawodowej zostałaś złapana. Jestem ciekawa, czy w ogóle pamiętasz tę imprezę. Proszę bardzo. A tak, to była jakaś impreza w klubie przy Wiśle. Tak. Uwielbiałam tą bluzkę, tak. Uwielbiałam tą bluzkę, spodnie, jakieś szerokie spodnie widzę. Ale akurat, wiesz co, ta stylizacja mi się podoba. Ja się tak ubieram na co dzień. Po prostu luźno, jakaś tam katana przewieszona jest przez torebkę. To była fajna impreza, tak. A to widać, bo widać, że wiesz, tak. Jest radość na twarzy. To była świetna impreza w fajnym towarzystwie. To był początek lata, więc wszyscy bardzo dobrze się bawili. Tak, tak, dobrze to wspominam i tą stylizację chyba też. A te pierwsze lata w showbiznesie, jak wchodziłaś w to towarzystwo, poznawałaś też już gwiazdy, które znałaś na pewno z telewizji, to tak byłaś taka wycofana, czy bardziej z takim powerem, jak do siebie wchodziłaś? Moje początki w telewizji TVN, jeśli chodzi o relacje towarzyskie, były bardzo dobre, dlatego że mnóstwo moich kolegów i koleżanek z telewizji Lublin, ponieważ tam zaczynałam swoją telewizyjną karierę, pracowało właśnie w TVN-ie i tam się spotykaliśmy, umawialiśmy się potem gdzieś tam na mieście, jak to się mówi, i spędzaliśmy ze sobą czas. Zresztą mnóstwo ludzi też było tam na tej słynnej wakacyjnej imprezie na plaży, ale te osoby już takie bardzo znane z telewizji TVN sprawiały, że ja się czułam bardzo nieśmielona i grzecznie mówiłam zawsze dzień dobry i tak, a jak kogoś widziałam, kogo się bałam, bo też takie osoby były w telewizji, no to miałam iść prosto przez korytarz, natomiast skręcałam w prawo, gdzieś tam idąc idąc schodami albo windą. Jest to jakaś metoda, żeby się jakby przyzwyczaić, ale potem już rozumiem, że te pierwsze lody zostały przełamane i oczywiście, potem poznawałam w trakcie różnych programów różne osoby, różne gwiazdy. No teraz jesteśmy w bardzo przyjacielskich relacjach, stosunkach, także już się nie krępuję, nikogo się nie boję, wręcz przeciwnie. Faktycznie trochę w TVN tak jest, jak w jednej wielkiej rodzinie. Już rozmawialiśmy o tym, nie bałaś się też kolorów. Na tym zdjęciu, myślę, bardzo ciekawa kompozycja. Jestem ciekawy, czy ty pamiętasz w ogóle. O Boże. Nie, tego też nie pamiętam. Tak warstwowo. Dobra, to najpierw tak, fioletowe buty, do tego są jakieś skarpety, ale w ogóle perełka, zielone rajstopy. Krótkie spodenki do tego. Nie no, w ogóle jakaś absolutna... No but był ewidentnie pod golf dobrany. No ale pod spodenki też. Ale po co ten niebieski sweterek jeszcze na to wszystko? Nie no, totalnie się rozjechałam tutaj. Brawo. Brawo. Brawo ty, że to znalazłeś. Na razie to jest najlepsza stylizacja. Jestem zachwycona, naprawdę. Będę mogła potem od ciebie to pożyczyć. Myślę, że warto, wiesz, to też pokazywać na swoich kanałach. Świetne, naprawdę, rewelacja. Nie. Ale to już są krótkie włosy. To już są krótkie włosy, tak, czyli... Taki trochę twój znak rozpoznawczy. To decyzja o tym, żeby je ściąć, to była taka świadoma, czy po prostu jakiś impuls? Wiesz co, ja się bawiłam w przedłużanie włosów, bo wtedy to się stało bardzo takie... modne, jeszcze nie takie powszechne, no żeby sobie przedłużyć te włosy, no to trzeba było mieć wtedy zasobny portfel, a że już zarabiałam, to mogłam sobie pozwolić. No i nie można było tego robić wszędzie, tylko tam w jakichś prestiżowych salonach. I ja niestety kilka razy sobie te włosy tam przedłużałam i to przedłużanie, zwłaszcza tymi technikami wtedy, strasznie te włosy niszczyło. Więc jak już zrzuciłam te przedłużane włosy, to się okazało, że ja nie mam... Niewiele z czym swoich. Iść, rozumiesz, na wizję. I tak, a tutaj po prostu, sorry, ale nic się z tym nie da zrobić. No i trzeba było te włosy ogarnąć, czyli po prostu obciąć. Ale uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam zrobić, ponieważ jakby nabrałam wtedy chyba charakteru takiego, jeśli chodzi o wizerunek. No te włosy są i tak jeszcze takie dłuższe, bo miałam dużo krótsze, na przykład podczas tańca z gwiazdami. No teraz blond, to już w ogóle przemiana zupełna. Włosy okej, włosy są bardzo dobre, natomiast cała reszta, brawo ja. Praca w telewizji ma to do siebie, że czasami są takie okazje, kiedy trzeba się przebrać, bardziej podegrać się pod kamerę i tutaj może mi powiesz, jaka to była okazja, czy to było Halloween, czy nie, ale strój jest, powiem ci, mocny. O Boże, czekaj. No,
To ja? To ty, ta diablica, to ty. Ale poczekaj, poczekaj. Nie, to i Artur jakaś... Barcisz, jeżeli dobrze widzę. Nie, nie, to jest Andrzej Polan. To jest Andrzej Polan. Przepraszam. To jest ale podobny. Tak faktycznie no. Podobnie tu wyglądają. Słuchaj, ja ci powiem, co to było. To było jakieś nagranie dla TVN-u. Ale co to było? Dla Dzień Dobry TVN. Jakiś teledysk robiliśmy. Nie pamiętam, o co chodziło. Tak, i to w Dzień Dobry TVN mnie tak przebrano. No ale te kozaki. Kozaki, nie? No ale to te, jest, ten lateksik. Myślę, że teraz by zrobił furorę na imprezie. No nie wiem, nie wiem. Na pewno zrobiłabym furorę we wszystkich portalach internetowych. Niezłe to jest też, super. Teraz mam do ciebie takie pytanie. Czy ty chciałaś kiedyś zagrać w filmie science fiction? O Jezu. Nie. Bo tu mamy takie zdjęcie, które sugerowałoby, że jakiś Star Trek chodził nie. ci po głowie. Grzywka. A. Słuchajcie, i tego w ogóle, no... Ale wiedziałaś, że będzie tak, wiedziałam, bo grzywka, z grzywką byłam wszędzie i faktycznie byłam porównywana do tego bohatera. Ze Star Treka, ze Star Treka, a to ze względu na ten kształt grzywki. I opowiem tą całą historię tej myszki. Pamiętam, że przyszłam do mojego fryzjera. Mówię, Tomek, ja mówię, musimy zrobić coś wyjątkowego. Ja mówię, ale ja już nie będę tych włosów tapirować, ja już nie będę ich tutaj lakierować tak mocno, tylko ja bym chciała taką fryzurę z woga. Świat nie był na to przygotowany. O, to było, wiesz, tak. Pojemne hasło. Słuchaj, i faktycznie w tym wogu były takie proste fryzury, cięte grzywki, właśnie te grzywki na myszkę. No i ja pomyślałam sobie, będę taka stylowa. Taka, wiesz, w stylu Vogue. No i wyszło jak wyszło. No ale jak się czułaś niestety. W tej chwili danej? Bo jak ja przeglądam zdjęcia z czerwonego dywanu, to super. Ja się w sumie dobrze czułam w tej fryzurze. Ona jest bardzo odważna, ale ja lubię takie ostre cięcia. No ale to tak jak mówię, no świat nie jest na to przygotowany. Ja nie jestem, wiesz, topową i nigdy nie byłam topową modelką. Myślę, że no, może nie akurat z tą fryzurą, bo jednak coś tam się natapirowało, widzę na górze. Ale w magazynie modowym wyglądałoby to zupełnie inaczej niż na rozdaniu Fryderyków chyba. Tak, akurat to jest ta okazja. Ale sukienka niezła, co? Nie, no, jak na tamte czasy. Super. W ogóle jako całość myślę, że to działa. No ale rzeczywiście nawet ta wysokość tej fryzury jest taka, no powiem tak, ci, tak, konkretna. Tak, tak. Uwielbiałam tapirować włosy kiedyś, to prawda. No słuchaj, no niestety, to już jest ten taki moment, którego ja bardzo nie lubię i zawsze to podkreślam w każdym odcinku, że to już koniec, już wszystkie zdjęcia. Już? No, o Jezu, ja się dopiero kiedy zaczęłam to zleciało, rozkręcać. No? Ale było mi strasznie miło, naprawdę dużo przyjemności mi przydało to spotkanie i z tobą, i jak oglądałam na ekranie te zdjęcia z przeszłości. Każdego gościa pytam, czy za 10-20 lat, gdybyśmy mieli się znowu spotkać, tak myślisz, jak będziesz reagowała na siebie teraz, taką obecną? Myślę, że podobnie, aczkolwiek no, wydaje mi się, że takich kompozycji kolorystycznych już nie będę popełniać. Szaroście. Tak, to było prawdziwe szaleństwo. Dobrze, to dziękuję ci bardzo i ja mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Was już zapraszam na kolejny odcinek, oczywiście po tym, jak obejrzycie ten aktualny. Jeżeli macie jakieś propozycje, kogo chcecie zobaczyć na tym gorącym krześle, albo jakie zdjęcia, bo jest ich wiele, tu się wyświetla taki adres. Wysyłajcie, proponujcie i do zobaczenia.